Lewica przedstawiła dziś kolejnego kandydata z opolskiej listy do Sejmu. Celem Jerzego Przystajki, jeśli dostanie się on do parlamentu, ma być uzdrowienie polityki lekowej w Polsce. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt zaprezentować dziesiątkę na listy Lewicy. Jerzy Przystajko, farmaceuta, człowiek, który na ochronie zdrowia, na systemie ochrony zdrowia zna się jak niewielu w tym kraju. Lewica postuluje 8% na ochronę zdrowia i to jest taki trochę już slogan, że te środki powinny być zwiększone na ochronę zdrowia. Bardzo ważnym tematem jest polityka lekowa. Wspólnie z klubem Lewicy zaproponowaliśmy mechanizm leki za 5 zł. I co on oznacza dla pacjentów i pacjentek? Leki nie będą kosztować więcej niż 5 zł za opakowanie. Mamy wyliczenia. Taki program kosztowałby w przybliżeniu 15 miliardów złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Natomiast jeżeli wychodzimy z inicjatywą zwiększania budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o kilkadziesiąt miliardów złotych, to jest 60-70 miliardów, które brakuje w NFZ-cie, to taki duży program się w tym budżecie spokojnie zmieści i będę w parlamencie działał na rzecz tego, by w Polsce przywrócić i odbudować produkcję leków. Nie może być tak, że jesteśmy uzależnieni od dostaw zewnętrznych.